Bartosz Urbański, Emma, bądź na bieżąco. Znajdujemy się w hotelu przed walką na Browar Północny Fight Night 2 ze mną. Damian Zorczykowski, witam Cię, Damian. Siemanko, witam serdecznie. Damian, no co, wypragniona walka, wyczekana, już długo Cię nie widzieliśmy. Jak się teraz czujesz na dzień przed? No świetnie, naładowany, już najedzony, głodny. Po prostu tak szybko to minęło, znaczy szybko, ten okres, czekałem i się doczekałem, jutro wybuchnę cały ja, już dzisiaj tak chodziłem, że naprawdę, fajnie poszło, gotowy i zadowolony, To może pochwal się tutaj widzom, co dzisiaj na kolację zjadłeś. Sushi, troszkę poległem, ale to węgle, dobre, zdrowe węgle, nic smażone, trochę tempuru, przyznam, było. No ale ładowanie dobre musi być. Damian, no co, długa przerwa, tak jak wspomniałem. Już chyba taki głód walki jest. Jak to u Ciebie wyglądało właśnie w tych ostatnich tygodniach? Czy czujesz taką właśnie dyspozycję, która wystrzeli jutro i będzie Damian 2-0? Czy ta przerwa może spowodować jakąś tam małą rdzę? Jak ty to czujesz? Myślę, że rdzy nie będzie, bo też tak długo to nie trwało. A co do samych tych przygotowań, na pewno dużo lepiej się trenowało, bo ten okres miałem długi, to nie było męczących z walki na walkę, że jedna po drugie, robienie wagi, dużo miałem czasu tak dla siebie, też widziałem na treningu, że progres dalej, że robię, także wszystko na plus, i przede wszystkim cały głód, inaczej się trenowało, jak były chęci, wstawałeś rano i chciałeś, po prostu czerpałeś z tego radość, a nie, że już wziąłeś tą walkę jedno po drugiej i później myślałeś, po co ją wziąłeś, ale teraz już tak okres minął, że głodu tak nabrałem, że z wielką przyjemnością po prostu jutro tam wejdę i po prostu wszystko puści jutro, Okej, to może przejdźmy do Twojego rywala, Jerry Kranstrom, znane nazwisko już w Polsce, pokonał Huberta Szymajdę na gali TFL. Doświadczony, 30 walk zawodowych, jakie to robi na Tobie wrażenie, jak się zapatrujesz na tą walkę? Bardzo nazwisko, bardzo znane w Polsce, tak, bo walczył już i na Babilonie, walczył na tym TFL-u, zdobył ten pas z tym Szymajdą, nazwisko mega, doświadczony gość. Na ten okres to myślę, że bardzo dobry rywal, bo i znany jest w Polsce, i przede wszystkim doświadczony i w każdej sekundzie nie można go lekceważyć, bo to jest kawał wygi, tyle co on przewalczył, także trzeba być czujny od początku do końca, ale naprawdę okres tak przepracowałem, że wiem, że wyjdę i zrobię robotę taką jak powinienem, No, oglądałem dzisiaj ważenie, widziałem, że coś tam pomiędzy sobą zawrzało, coś powiedział. Zdradź może, jakie słowa tam padły. Tak, pierwszy raz ktoś do mnie mówi na ważeniu, mówię, przez tyle walk jeszcze mi się nie zdarzyło. Powiedział do mnie, że na początku, na samym środku powiedział, że mamy walczyć wszystkie rundy. I później jeszcze po ważeniu przyszedł do mnie, powiedział, że pamiętaj, walczymy wszystkie rundy, ale jeśli sędzia przerwie, walczymy dalej. Także mówię, spoko układ, tylko mówię, jak sędzia przerwie, zrobimy jedno wygrano, później znowu go poddam albo ubiję, albo znokautuję, zrobimy kolejno wygrano. I ten dobry pomysł, że będzie wypłata się podwajała, potrajała, tak, i rekord na Tapology będzie też na zielono. Także może być moja walka życia jutro. Może coś nowego się narodzi na rynku, że walki takie do upadłości i na jeden raz ładowanie sobie rekordu. No właśnie tego w Polsce jeszcze nie było. Każdy coś chce wymyślić nowego, to ja coś takiego wymyśliłem. Zadzwonię zaraz do organizatora, może się zgodzi, że zrobimy naprawdę, tak jak obiecałem Jeremu, że zrobimy te 3 rundy, tylko trochę na innych warunkach. To nie wiem, co organizator na to, ale jakby tak się zgodził, to jestem bardzo chętny na te 3 rundy. Na pewno na plus wyjdę. Słuchaj, próbować zawsze warto, jeżeli Jerry ma jaja, to na pewno rękawice podejmie. No dobra, to tutaj zostawmy już Jerego. Jaja ma na pewno, bo przyjeżdża, zawsze walczy, także jaja ma, bo by nie przyjeżdżał, jakby nie miał jaj. Dobra, waga w limicie 68 kg widziałem. Skąd wyszła taka propozycja, jak to wygląda, bo to jest mimo wszystko catchweight, tak? Akurat tutaj wyszła propozycja pierwsza od rywala, bo oni już wiedzieli, końcówka maja, jak była rozmowa o tej walce, siema.
była w tej walce, to właśnie rywal zaproponował 68, no, a ja akurat nie będę odmawiał catchweightu, bo też te 66 się dużo ciężej robi, 66 dużo weselej i fajnie schodzi ta waga, także no, ja nigdy nie odmówię catchweightu, jak ktoś zaproponuje. Wiadomo, jestem profesjonalistą, już nieraz jak trzeba było zrobić, to robiłem wagę, wychodziły parę razy catchweighty, ale też nie z mojej, na moją prośbę, bo bywało tam dużo razy miałem zmiany rywali, to oni, wtedy była zmiana na catchweight, także no wiadomo, wtedy dla mnie fajniej, ale jak trzeba, to wiadomo, robi się te 6-6. Jasne. Zapytam cię jeszcze o nastawienie mentalne, bo no widzimy w Topology, w Sherdogu, że masz 3 czerwone krateczki. Jak ktoś się interesuje, ktoś wie, oglądał, to wie, że to nie jest tak zero-jedynkowo. Wiadomo, w tych walkach bardzo dobrze się pokazałeś i było blisko. Szczególnie w tej ostatniej walce zabrakło 10 sekund i byłoby na zielono. Czy głowa pracuje odpowiednio, czy nie czujesz tej takiej właśnie blokady, że no nie wypada przegrać? No na pewno to też czuję, ale jakoś tam mocno mi to nie dokucza, bo patrząc na te właśnie Topology, to dwie walki były o pas, no tam jedna nie jedna decyzją w Austrii, nie u siebie, drugie same nazwisko Rutkowski, także to jakoś mi mocno nie zabiera w CV sportowca, tak, znaczy w tym Topology. No trzecia to po prostu, no każdy kto widział walkę, to widział jak wygląda. Z tyłu głowy siedzi na pewno, ale tak jak mówiłem, jest plan, jutro robimy to walkę, że robię 5 zielonych po jednej walki, także później już do przodu mocno idziemy, jak będzie no, duży rekord, to no, zrobimy z tej walki. No. No to ja trzymam kciuki za te ustalenia, żebyś wiesz, sobie fajnie odbił, nie? Tak, także Mateusz Mazur, to musimy się dogadać z tym właśnie, co do tej walki. Miłe wspomnienia z Podlaskiej Gali. Właśnie Podlaska Gala, złom, że jesteś. No nie była to jakaś taka przerażająca odległość pewnie dla was, spodziewacie się autobusu kibiców, jak się zaopatrujecie z tej perspektywy? No miejmy nadzieję, że no, daleko nie mają, tak, no w sumie do Warszawy bliżej się okazało, te drogi teraz remontuje, dłużej się jechało, jak nie województwo podlaskie, ale nie, na pewno przyjadą ludzie, bo w końcu coś blisko, no województwo podlaskie, to raczej na pewno będą na trybunach. No, potwierdzę, podróż z Warszawy nie była jakaś mega szybka. Dobra. Kto w twoim narożniku? Patryk Surdyn, Maciek Ruszkowski i Hubert Sulewski. Stały skład Fight Club Łomża, Patryk Surdyn. No już może nie będę pytał, bo już każdy pewnie pyta, gdzie go zobaczymy. Spytam o Huberta Sulewskiego. Hubert po 2 porażkach, ta ostatnia. Pewnie boli ciebie również, bo jednak chcieliście podjąć rewanż nad Dawidem Śmiałowskim. Co tam nie zagrało, bo tam też był problem z wagą, od kuchni przedstaw może, jak to tam z twojej perspektywy wygląda? To tam jakiejś presji nie było, że chcemy rewanżu, że to było jakoś typowo, że za mnie. Nie, po prostu ta walka, wiedzieliśmy, ja robię na co dzień z Hubertem, walczyłem z Dawidem, wiedziałem jak, co on robi, co potrafi Dawid, to wiedzieliśmy, że to walkę wygra. A no nie poszło dużo czynników, no pierwsza waga nie poszła, to już mogło mieć jakiś wpływ psychicznie, że mogło się odbić na nim, no bo tu ktoś, organizator mówi, że to specjalnie zrobiliśmy, jakieś takie, no były różne, no wiadomo, no nie, no nie, nie, nie przestała mu schodzić ta waga, no i co, no nie będzie się zażynał, tak, nie zrobił. No i ogólnie ten cały dzień jakiś, to nie był ten Hubert co zawsze, no nie było tego ognia w szatni, taki już był, już widziałem, jakiś się denerwował inaczej. No w walce pierwsza runda no, wzorcowo, tak jak miało być, i tak byłem pewny, że skończył się 3 rundy, no bo naprawdę to pierwszą rundę zdominował, że no, nie dał mu wstać, wszystko przebiegało tak jak miało być, a nagle no, druga runda wychodzi, jeszcze nawet dobrze oddychał, nagle coś tam, no w ogóle ktoś kto wychodził do walki w środku w klatce był, to wie co to jest, no przychodzi czasami takie momenty, że nie wiadomo skąd masz takie głupie myśli, że a co ja tu robię, po co tu jestem i to musiał być u niego właśnie taki moment, po prostu psychicznie nie dźwignął tego, może jakaś otoczka, presja, no i nagle odcięło go i no i tak się skończyło jak się skończyło, no wielka szkoda, bo wiadomo, to już ta walka była, teraz Dawid jest czwarty, on by przeskoczył jeszcze nawet Patryka Kaczmarczyka to walką, no w rankingu, tak jak patrząc na ranking, on teraz wygrał, nie wiem teraz, który jest Patryk, ale no, no już by znowu był naprawdę na wyciągnięcie ręki, no a teraz no trzeba, no nic, on jest młody, to jest ten tyrn, będzie tyrał mocno i jeszcze w tej 70 zawuje, bo musi zmienić kategorię, no bo duży jest, także zmiana kategorii, no i mówię, ma kupa lat przed nim jeszcze.
No wiadomo, młody zawodnik, jednak ta presja na Hubercie duża dość ciążyła, bo wiele osób tak jakby przewidywało, że będzie wielkim tutaj właśnie w tym roku już talentem, a jednak to jest młody chłopak, dajmy mu trochę czasu, niech się odbuduje. No to co, tobie życzę powodzenia jutro, żebyś tak jak mówisz, może nie tylko z jednym zwycięstwem i wypłata może, żeby była na poziomie największych federacji, bo jak to pomnożymy, to wyjdzie dobrze. Zrobię wszystko, żeby poddawać co minutę, albo nie wiem, ubijać, żeby sędzia przerywał. Jeszcze sędziemu dopłacę. Jeszcze sędzie zakotujesz. Tak. Nie, ale żeby było przerywanie i na nowo liczenie, także to by się zgadzało. No, to dobry pomysł, naprawdę. No dobra, no to trzymamy kciuki za ciebie, za twoich zawodników. Czekamy na ogłoszenie też Patryka Surdyna. Czekamy na powrót Huberta Sulewskiego. No i tobie życzymy powodzenia. I twojemu zawodnikowi również, bo nie wspomniałem tutaj w wywiadzie. Młody chłopak, czekamy na jego zwycięstwo też. Dzięki. Dziękuję bardzo i dziękuję za wywiad i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Mogłeś ten nokaut sędziego, nie? I później robisz co.